Hej, hej, witam Was kochane rybki z przeglądem roku 2023. Sprawdzimy sobie główne wyzwanie roku, z czego będzie rybka zadowolona, co się w tym roku uda. Przejdziemy do 12 domów astrologicznych, badając wszystkie sfery życia, i czytanie zakończymy przesłaniem, ogólnym przekazem. Takim kierunkowskazem, być może. Rok 2023, rybki, czytanie ogólne, do czytań prywatnych oczywiście. Zapraszam, jeżeli jakaś rybka jest zainteresowana, poda wtedy swoje pytania szczegółowe odnośnie życiowych dylematów, daty urodzenia i indywidualnie możemy również się przyjrzeć temu tematowi. Rok 2023, sprawdzamy. A zatem, mówię, sprawdzam. Główne wyzwanie roku 2023 dla ryb. Karty były potasowane, jeszcze je lekko doenergetyzuję, czyli je podotykam. Jeszcze potasuję. Główne wyzwanie roku 2023 dla rybek to odwrócona siódemka denarów. Z czego rybka będzie zadowolona? Co ci się rybko uda? Król denarów. Myślę, że z tym wyzwaniem sobie poradzisz, bo właśnie wyzwanie jest w pieniądzach, w sukcesie. Długo muszę czekać, długo, długo, malutkimi kroczkami dążyć od tego pucybuta do milionera. Milionera nie widzę, ale uda Ci się i tak albo obronić ten posiadania, albo zdobyć tutaj jakiś sukces finansowy bądź całkiem niezłą sumę pieniędzy. Także myślę, że podejdziesz do wyzwania bardzo odpowiedzialnie, cierpliwie i wytrwale. Bo tu mamy właśnie w wyzwaniu, olbrzymią cierpliwość w wypracowywaniu tych denarków, tych pieniędzy, bądź w dochodzeniu też do jakiegoś takiego statusu nie tyle materialnego, co na przykład zdrowotnego, nie, bo tu powoli wypracowujemy dwie domeny: domenę pieniędzy i domenę zdrowia. To ci się uda, z tego rybka będzie zadowolona. Może być zadowolona też z jakiegoś króla denarów tu mamy lekarza, mamy tutaj handlarza obrotu nieruchomościami, prawda, bankowca, twojego męża, o ile masz. Długo, długo tu po jakichś trudach, niemniej jednak jakieś pieniądze odzyskujecie, no bo król denarów się cieszy, mówi, kurczę, udało się, mam tego denara złotego, czyli opracało, opłacało się czekać, ciężko pracować, zasialiśmy tu coś, czasem były takie momenty, kiedy niewolniczo, Wręcz pracowaliśmy na rzecz, niekoniecznie swoją, ale innych, ale się opłaciło. Wyzwaniem jest właśnie co? Testowana będzie ta cierpliwość i wytrwałość w pokonywaniu szczebli kariery albo takiego właśnie powolnego wypracowywania sukcesu w zdrowiu, pieniądzach, interesach. To tutaj najbardziej wy tak wygląda, nie? Siódemka denarów w odwrocie to już w ogóle mówi, że łatwo nie będzie, to już się przygotujcie na trudny rok że to nie będzie bezproblemowo, że będziecie się piąć w po poszczebelkach kariery. Yy, tu nie szczędzicie sobie wysiłków, jest po prostu ciężko, jest metoda małych kroków, jest ciężko, czasami właśnie ta cierpliwość zostaje wystawiona na, na próbę, yy, martwimy się, cały czas się tu martwimy, że te rezultaty naszych działań, one nie spełnią tych, 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 tych oczekiwań naszych, <laughs> No ale właśnie, chodzi o to po pierwsze, żeby wytrwać, bo to jest wyzwanie. Po drugie, żeby nie stracić motywacji jaka jest potrzebna, żeby zyskać tego denara. Żeby po prostu skończyć zadanie, tak? Jest tu zapowiedź przeszkód. Także mówię, łatwo nie będzie, dużo nakładu pracy. Yy, nie zawsze będzie to tutaj te zasługi nie zawsze będą tutaj adekwatne do tego, co włożyliśmy. Zdecydowanie może tutaj ktoś podważać też Twoją pozycję, bo w tej siódemce w odwrocie czasami pojawiają się takie osoby. Generalnie, masz powiedziane, czekają cię opóźnienia albo, albo jakieś przeszkody, nie? żeby tutaj ten projekt, nad którym pracujemy, przyniósł te rezultaty, których my chcemy. Będą opóźnienia, będzie się wydłużało, będzie się opóźniało. Od czasu do czasu gdzieś tu będzie wystawiana na próbę jakaś lojalność czyjaś, niemniej jednak co. Myślę, że to wygaśnie to wszystko, co negatywne, bo w sprawach udanych masz króla denarów. Ostatecznie to jest to, co ci się uda, z czego będziesz rybko zadowolona. Czyli będziesz zadowolona z energii właśnie tych, 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 tych pieniędzy, energii być może zdrowia, dlatego że Albo z tego konkretnego, konkretnego człowieka, bo często tu mamy takie znaki, tak, mężczyzna, strygonu ziemi, byk, panna, koziorożec, może on być jakiś pomocny w tym wszystkim, tylko bym nie wykluczała, bo jest to człowiek dość taki lojalny, cierpliwy, który też bywa wsparciem w wielu trudnych sytuacjach. Także już reasumując, Widać już, że wyzwania trudne przed Tobą, bo to jest metoda małych kroków zniechęcenia i testowania, testowania Twojej wytrwałości i cierpliwości, ale gdzieś tutaj y, zwycięża ta energia bezpieczeństwa, tak? bezpieczeństwa finansowego, y, takiego y, tej energii y, prestiżowej, energii materialnej. Energii, która mówi, że generalnie nurtująca się kwestia, która dotyczy pieniędzy, prawdopodobnie potoczy się po tych trudach, jednak po Twojej myśli. Widzę tu dobrą organizację pracy, widzę korzyści, śmiało można tu jakąś inicjatywę w interesach yy, przejąć, yy, no ale, ale yy, te trudy tutaj po drodze, no do zaliczenia. Yy, niestety, bo chciałoby się bezproblemowo. Ale to wcale tak do końca bezproblemowo nie będzie. No dobra. Rybki. Rok 2023. 12 domów astrologicznych. A zatem zobaczmy, kochani moi. Bardzo ziemską energię mają ryby i w wyzwaniach, i w sprawach, które cieszą. Ziemia to zawsze mówi to, co jest blisko. Skóry i pokrywy tej, tej, tego gruntu, nie? Nieruchomości, zdrowie, ciało fizyczne, pieniądze. To jest to. Ryba w tym będzie pływać. Pierwszy dom, czyli ja rybka w domu Barana kim jestem? Moje zdolności psychofizyczne. Bardzo ładnie, rybko. Żywiały masz wokół siebie ziemskie, ale jesteś w swojej energii kielichowej, wodnej. Mamy tu energię no, oczywiście dużej wrażliwości, ale też energię y, pomysłowości, bo to jest ktoś kreatywny. Jesteś osobą bardzo kreatywną. Co prawda, taką labilną. Często masz takie tendencje do zmiany zdania. No, bo rycerz taki jest. On jednego dnia coś postanowi, drugiego może zmienić, ale i tak jest to dobra energia, taka przyjazna energia, która mówi, że ja wciąż poszukuję. Jesteś otwarta na nowe wyzwania, nawet na te trudy. Może będzie ciężko i będzie, bo tu widać, że się będziesz pewnie też często zniechęcać, ale chyba uda się gdzieś przejechać, przejechać do końca w tej podróży jakiejś, yy, tej, tej ziemskiej podróży. Dlaczego? Bo rycerz kielichów jednak idzie po swoje, nie? On idzie z ofertą i oferty przyjmuje. Może też będziesz wychodzić z ofertami. Romantycznymi bądź biznesowymi, tego bym nie wykluczała, ale widzę, że inicjatywa jest po twojej stronie. Bo Rycerz Kielichów wychodzi z inicjatywą, wychodzi z tym kielichem, wychodzi z tym prezentem, tak? I mówi: transformujmy to, co jest właśnie najtrudniejsze. Mamy tu poszukiwanie. Poszukiwanie, taką energię, próby wyjścia z jakichś rozczarowań też. Rycerz Kielichów. On uzdrawia też, bo kielichy generalnie w ogóle mówią o poszukiwaniu nie tylko prawdy, ale sposobu leczenia, uzdrawiania. No kto szuka, ten znajdzie, nie? Też małymi krokami, ale jest też jakaś rekonwalescencja pokazana, więc tu w tych sprawach zdrowia, o ile by się jakaś ryba martwiła, też przecież powinno być lepiej. Król i rycerz, jak najbardziej tu powinna, powinna być poprawa. Jeszcze tutaj macie powiedziane, że jesteście tak naprawdę w fajnej energii, takiej dobrej intuicji. Rycerz kielichów jest bardzo intuicyjny, jak zresztą większość tych kieliko, kielichowych, ale uwaga w pozycji prostej, więc ta energia tutaj czerpie siłę z wszystkiego, co jest takie, jest swego rodzaju taką komunikacją między Tobą i wszechświatem. Oczywiście tu jest chęć wejścia w różne nowe rzeczy, nie? zwłaszcza jakieś tu młodsze roczniki może, choć niekoniecznie w jakieś romanse, jakaś chęć odbycia podróży, dużo jest takiej energii idealistycznej, I to jest w ogóle zwiastun jakiejś podróży, rybka będzie w jakiejś podróży, bo tu mamy podróże, jakieś takie otrzymywanie i przesyłanie wiadomości, także myślę, że będziesz gdzieś taką osobą, czy tu będzie zasiedzenie? Nie, ja myślę, że tu będzie dosyć duża aktywność po Twojej stronie. Myślę, że tak, tu są jakieś wyjazdy, ty jesteś na wyjeździe, może, może będziesz y, zmieniać pracę, może, może być tu czasami przeprowadzka za pracą, albo i nie, po prostu poważnie się do pracy rybka zabiera i się angażuje na 100% w taki sukces, który chce tutaj osiągnąć, bo to się najprawdopodobniej uda. Także Gorzej tu może być takimi sprawami, powiedzmy, miłosnymi, bo w tych poszukiwaniach to często tak tracimy głowę. Warto stracić głowę, ewentualnie, tylko z osobą o jakiejś artystycznej naturze, tak jak ty, o ile artystą jesteś. No, i tyle można tu powiedzieć o Twojej kondycji. Dosyć dobra jest ta kondycja psychofizyczna, bo tu rzeczywiście mamy dużo takiej nadziei i dużo marzeń. Głowa pełna marzeń i wrażeń drugi dom, dom byka, czyli Twój system wartości i Twoje pieniądze, Twoje finanse w roku 2023 rybko poproszę a tutaj mamy odwróconą królową denarów no proszę wciąż mało rybce będzie zobacz, uda Ci się to co jest królu denarów yy, a masz tu odwróconą królową denarów może to jest w ogóle walka z jakimś wspólnikiem albo walka po prostu mężczyzna-kobieta, na linii mężczyzna-kobieta uda się jakieś pieniądze wywalczyć ale tu często mamy pewien taki przedmiotowe traktowanie, też czasami tego mężczyzny, nie? Ta kobieta po prostu przedmiotowo traktuje tego mężczyznę, bo jest skąpa i żona pieniędzy i w ogóle ludzi traktuje przedmiotowo. Może być tu też energia kogoś, kto w ogóle gdzieś tak wszystko na te pieniądze przelicza. No, no może być tu taka rybka, ale to, to nie jest tak, że tu będzie źle finansowo. Nie, bo udaje ci się w królu denarów uzyskać sporo, mimo tych przeszkód. Niemniej jednak masz poczucie, że wciąż jest za mało, nie? Bo to jest taka energia, która chce więcej. To jest energia rządna pieniędzy. I to nie znaczy, że tych pieniędzy nie ma czy brakuje. Tylko według tej osoby zawsze brakuje. Zawsze brakuje. O co tu może chodzić? Może w ogóle, że w tych sprawach zawodowo-finansowych ta kobieta może być przeszkodą. Jakaś królowa denarów, tak? To może być szefowa, przełożona. Ktoś taki skąpy na pieniądze, ktoś, kto nie chce dać na przykład podwyżki, no, może tu być pewną taką kulą u nogi. Może to, że tu jest właśnie jeszcze taka sprawa roz, rozgrywania pieniędzy pomiędzy królem i królową. I widać, że król no, ma tutaj, jest, jest hojny, a królowa wręcz przeciwnie nie jest. Może to być też małżonka z podznaków ziemskich. Dla mężczyzny ryby, Tanna byk bykkoziorożysta, która jest cholernie chciwa na pieniądze, ale tak aż, aż do bólu, tak po prostu, wiadomo, co by z pod siebie zjadła, nie? Może tak być. Może ona zachwiać poczuciem twojego bezpieczeństwa, przynajmniej od czasu do czasu. Inna opcja, bo tu będzie naprawdę wiele, bo i ryb jest wiele, i w różnych relacjach, zapewne osobistych, więc ym, gdzieś tak widać, że więcej pomocy uzyskać od jakiegoś mężczyzny. Niż, niż od kobiety. Może właśnie liczycie na to, że to poczucie komfortu i bezpieczeństwa ta kobieta Wam zapewni, ale ona sama nie potrafi jakoś gospodarować zasobami, albo jest strasznie chytra na pieniądze. Yy, jeszcze taką widzę inną odsłonę, czyli takie wyrzucanie pieniędzy w błoto. Ryba może mieć sama taką skłonność. Ale yy, z drugiej strony przyjdzie jakieś opamiętanie w porę, bo czasami też jest takie odkładanie tutaj na tak zwaną czarną godzinę, więc wychodzi nam tutaj z tego taka rzecz w obrębie gospodarowania pieniędzmi, że jest to irracjonalne i mało konstruktywne tak czy siak. Uda się wprawdzie tutaj odrobić straty jakieś, ale ten rok. Yy, po prostu, jeżeli w coś zainwestujecie, to tych spodziewanych zysków to tutaj nie przynosi i może właśnie dlatego będziecie szukać nowej drogi, tak zwanej trzeciej drogi, żeby było lepiej, nie? I teraz widzę tak: możliwych jest dwóch doradców: energia męska, która jest godna zaufania, i energia damska, która absolutnie nie. Absolutnie nie. Rybka ma powiedziane, na pewno będą lepsze wyniki finansowe, jeżeli będziesz liczyła tylko na siebie. Jeżeli nie zaprzedasz swojej pasji i będziesz rzeczywiście robiła to, co chcesz, to wtedy będzie tutaj większe zadowolenie. Natomiast yy, nic więcej prócz poczucia bezpieczeństwa nie zaoferuje Ci ta kobieta, nie? Bo z tymi pieniędzmi to tutaj ona, ona tak niechętnie się dzieli, niechętnie się dzieli, to od razu mówię. Dobrze. Czyli jest tu do ugrania jakaś jak kwestia pieniężna, tylko mówię, właśnie trzeba będzie. Jeszcze tutaj, co może być najwyższą wartością? Ta kobieta często yy, stara się o dziecko, nie? I coś tu nie wychodzi. To wtedy, kto tutaj jest pomoc, pomocny? No, ten król denarów. Może jakiś właśnie lekarz, który ma dopomóc w tym, w czym? W uzdrowieniu bezpłodności. No, to może być też wartość, nie tylko pieniądze, tylko po prostu yy, no chcemy w ciąże zajść jako kobiety, nie? i długo, długo nic tutaj się nie dzieje, więc szukamy rozwiązania. Jeszcze jest taka opcja. Yy, dobrze, kochani. Trzeci dom, dom bliźniąt, który tutaj będzie pokazywał yy, komunikację z ludźmi. Komunikację też yy, literalnie yy, poprzez posiadanie. Środków transportu bądź korzystanie z nich. Tu mamy samochód, nabywanie nowego auta, naprawy urządzeń, co jeszcze? Krótkie wycieczki, rodzeństwo, jak się w ogóle tutaj z ludźmi dogadujemy, i naukę. Tu mamy też taką kreatywność na poziomie podstawowym i wymiany informacji. I tutaj jesteście w świecie. Oj, dużo będziecie bywać w świecie. Są podróże, jest świat. Zresztą jest zachęta do tego, żeby się przemieszczać, odkrywać nowe terytoria. Naprawdę, komunikacja na dobrym poziomie. W świecie jesteśmy otwarci. My przyjmujemy ten świat do świata, wyruszamy między Tobą a światem. Jest ta przeszkadzajka, y, prymitywna kobieta, skąpa żona pieniędzy, która traktuje ludzi przedmiotowo. Tyle Rider, nie? A ja jeszcze bym dodała od siebie, że tu może jeszcze chodzić o coś innego. Bo między tobą a światem yy, jest pewien łącznik, który blokuje, i, i jest to po prostu energia panny byka koziorożca. Może też twojej matki, albo jakiejś innej kobiety, ważnej, na tyle ważnej, że ją tu trzeba. Nie chcę powiedzieć podeptać, ale przejść przez nią, żeby przejść do świata. No to, to, to rozumiecie, nie? Może to, to być jakaś podpowiedź dla, 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 dla pewnych rybek, w każdym razie. Yy... W tym świecie tutaj wiele dobrego się zadzieje. Mamy energię obcokrajowców, mamy energię y, taką informatyczną. Możecie brać udział w różnych konkursach, możecie stać się laureatem jakiegoś konkursu to będzie wasza nagroda. Bierzcie udział we wszelkiego rodzaju konkurencjach, bądź w kontaktach z firmami międzynarodowymi, obcokrajowcami, bo to jest energia prosperity i nowoczesności, która Wam zwyczajnie służy. Komunikacja na dobrym poziomie. Nowoczesność tutaj jest yy, na plus. Jeżeli będziecie rzeczywiście, yy, na przykład, jakiś biznes dopiero zaczynać albo po prostu go małymi krokami rozkręcać, to niezwykle istotna yy, tutaj będzie ta energia nowoczesności. Na to postawcie, tak? I na taką ewolucję. W ogóle widać ewolucję tutaj i tutaj, widać ewolucję. Mamy zagraniczne kontakty, mamy otwartość, mamy internet. Czasami mamy właśnie pracę za granicą, jakieś ryby mogą mieć. Ale nie tylko. Generalnie tutaj wiecie: wszystko się obraca ta komunikacja wokół takich prac, które po prostu lubimy. I wykonujemy nie tylko ze względów materialnych. I właśnie dlatego, że nie tylko ze względów materialnych, to może w konsekwencji będzie jakaś publiczna aprobata i te korzyści materialne. Właśnie dlatego, że nie tylko ze względów materialnych czymś tu się zajmujecie. No dobrze. Rodzeństwo czasem tu za granicą jest pokazane. Taka bliższa rodzina, krewni gdzieś za granicą, nie? Więc tu trzeba będzie jakoś energię dystansu pogodzić. To się powinno udać. O ile nie będziecie tu zrzędzącą jakąś mamuśką, o bo to wtedy dzieciaki uciekną od was, więc uważać matki, uważać matki ryby, żeby nie zrzędzić, nie wymuszać uwagi, czym? Robieniem z siebie ofiary losu też, to tak dla matek, które gdzieś za granicą mają dzieci w świecie, nie? Czwarty dom, który właśnie będzie mówił o macierzyństwie, będzie mówił też o Waszej matce, już tutaj stricte, i będzie pokazywał też nieruchomość. Aha, jeszcze wrócę do domu trzeciego. Gdyby któryś chciały nowe auto kupić, I, i tak jest zielone światło. Bardzo dobra energia. Dom czwarty: Matka, macierzyństwo, poczucie bezpieczeństwa. Energia, która wyrównuje różnego rodzaju deficyty, deficyty jeśli chodzi o bezpieczeństwo emocjonalne. Czwarty dom, poproszę. Twoje korzenie również. Troszeczkę tu rybki się czują takie wykorzenione, takie przytłoczone jakimiś obowiązkami domowo-rodzinnymi. Jest to jakaś taka energia nieszczerości, nie? Tu matka, tu wy, to takie nie do końca jest szczere. Takie troszeczkę emocjonalnie trudne mogą być sytuacje. Może być tu też zagrożenie chorobą, w, tej, w, tej, w, tej, w, tym, w tym czwartym domu pokazane. Bo jest czegoś za dużo. Jakaś kobieta tutaj jest przeciążona obowiązkami. Może to dotyczyć Waszej matki, może tu być zagrożenie chorobą. Więc trzeba by jej nieba przychylić, żeby y, odciążyć ją, żeby ona nie miała tyle na głowie, nie? Wy, jako matki, też możecie się tak czuć. Tu mamy zagrożenie chorobą. Jakbyśmy tutaj dochodziły do ściany, ale pamiętajmy, że jest król danaro w sprawach udanych. On tu może pomóc, niejedno uzdrowić. Więc głowa do góry, drogie rybki. Dziesiątka była w odwrocie, w, w kontekście właśnie tego domu rodzinnego, tych naszych korzeni. Pokazuje, że to nasze poczucie bezpieczeństwa jest mocno zachwiane. Za dużo tu jest jakiejś odpowiedzialności, albo wręcz przeciwnie. Komuś tej odpowiedzialności brakuje, i to bardzo mocno może być taka niedojrzałość jakaś na problemy, takie, takie rozhisteryzowanie, co doprowadza do, do pewnej wytrzymałości fizycznej i psychicznej, bo tutaj naprawdę coś nas przerasta. Przerastać nas też może jakiś remont domu, bo tu mamy już czegoś dość. To jest też kontekst nieruchomości, budynku, mieszkania, tak? Również więc to jest takie tutaj bardzo bardzo obciążające. Yy, może oczywiście chodzić też o to, że yy, w kontekście yy, tej odpowiedzialności, yy, wy, ten ciężar obowiązków was bardzo wyczerpuje, że wy już nie chcecie dźwigać całego świata na własnych barkach. Tak możecie o sobie powiedzieć. I niekoniecznie chodzić tu musi o sprawy zawodowe, tylko o takie Bardziej po prostu szczere zaangażowanie w relacje, właśnie w dom, rodzinę i własną matkę. Tu mamy pewien taki trudny czas, ale ryba też może tu kogoś wspierać albo być wspierana, bo widzę tu dwie możliwe opcje: albo Ty będziesz wspierana, albo będziesz wspierać własną matkę, bo tu któraś z Was. Czy któryś z Was, albo, albo, albo matka, albo Ty, będziecie przechodzić przez trudny okres i potrzebować pomocy? I na tę pomoc możecie liczyć, widać. Dobrze, patrzmy dalej, czyli Dom Piąty, Dom Rozrywki, Dom Przyjemności, Spraw Sercowych, Romansów, bo w Domu Lwa wszystko to mamy, jak również dzieci, kreatywność, płodność również biologiczną, poproszę. Energia, która wymaga zaangażowania i ciężkiej pracy nad tą poprawą tej płodności życiowej. Yy, przyjemności i rozrywki nie widzę, tylko widzę ciężką pracę. Rutyny, denarka po denarku, denar, denarek po denarku, monetka po monetce. Energia znowu cierpliwa, która nastawiona jest na pracę, na, na wypracowywanie efektu, bo to jest dobre i odpowiedzialne, tak? Yy, to całkowicie nie wyklucza romansu, natomiast to nie jest energia stricte romansowa, absolutnie. Dla spraw sercowych to bym powiedziała: więcej serca tu będziecie mieć dla dbałości, znowu o pieniądze, o materię bądź o zdrowie. Na jedno wychodzi. W te dwie dziedziny będziecie najbardziej zaangażowane: kasa, zdrowie. No i tyle z, tyle z romansu. I tyle z romansu. Chyba pisanie w internecie gdzieś w świecie nie wiem, w każdym razie ta ósemka denarów, to wiecie, to nie jest energia na romans, nie? Przyjemność, no przyjemność z pracy możecie mieć, ale to jest takie rutynowe, tu po prostu z determinacją y, pracujemy nad tym fachem, nad rzemiosłem się tu zajmujemy, ciężko pracujemy, żeby coś tu osiągnąć, mamy cel jasno określony, wysiłki Twoje nie idą na marne, jak widać, dlatego warto poświęcić się bez reszty, żeby ten prestiż już tu wzmocnić, natomiast... Y, Skoro tyle wysiłku kosztuje mnie budowanie czegoś, to prawdopodobnie tu jesteśmy gotowi zainwestować dużo sił i energii w związki już istniejące. Natomiast nie w romanse. Nie, dlatego że romans jest czymś mało dojrzałym. Tu bardziej mamy taką dojrzałość, kiedy obydwoje partnerów się w coś w równym stopniu angażuje, tak? Yy, może być tu spotkanie yy, kogoś. Ja nie wykluczam nowego dla singli, ale zawsze jest tu pokazany późny etap życia, czyli lepsza wiadomość jest dla seniorów niż dla ludzi młodych. Bo tu spotykamy kogoś z tak zwanym kryzysem, w kryzysie wieku średniego. Może być spotkanie kogoś, nie nowego. I wtedy powiedziałabym, no może być nawet i to zaangażowanie. Ym, może być, może być. Romansowe to nie jest, ale jakaś znajomość nie wykluczałabym tego. Tylko lepsza wiadomość dla tych takich ludzi starszych, wiek średni i później. Dom szósty, czyli codzienność to, co wypracowujecie yy, w takim codziennym życiu praca, obowiązki i również kwestie zdrowotne, które nam tutaj nie yy, dadzą więcej światła w powiązaniu z domem pierwszym. Kapłan. Macie dużo nauki, macie energię duchową, macie energię kształcenia, uczycie się nowych rzeczy, korzystacie z dobrodziejstw, tego co ta nauka przynosi. Wartości duchowe na bardzo wysokim miejscu, chociaż tu wcześniej było pewne takie zwichnięcie tej energii. Gdzieś tu się wyrównuje w domu szóstym, może dlatego, że tu macie w tym domu szóstym dobrego przyjaciela albo terapeutę, który zdecydowanie jest człowiekiem mądrym w energii kapłana w pozycji prostej. Można naukę jakąś też rozpoczynać. Praca i obowiązki zgodnie z jakimiś zasadami. Kapłan mówi znowu o pewnej rutynie, o zasadach, o obowiązkach. Może o ważnej energii byka, która tutaj się też w tej gdzieś w tym domu tutaj przejawia, więc w takiej tej codzienności, w wypracowywaniu po prostu pieniędzy i, i innych rzeczy, to macie tu pokazaną taką energię takiego guru, tak? Energię wiary, nadziei, zasad, wszystko zgodnie z zasadami, wszystko zgodnie z zasadami. Ja myślę, że to dobre, bo to tak pomaga Wam przetrwać jakieś tutaj wahnięcia w kontekście tego czasu. Czasu, gdzie trzeba no, mocno się napracować, a tych efektów tak szybko nie ma. nie? One w końcu przyjdą. Niemniej jednak no, kapłan tutaj mówi: Wiesz, tylko wtedy, kiedy jesteśmy przywiązani do jednej idei. I będziecie. Macie jakiś pomysł w Rycerzu Kielichów, a nawet całą masę pomysłów. Gdzieś jakiś jeden pomysł wygrywa, bo tu mamy jeden cel i mamy jedność z ludźmi. Kapłan to jest też związek wyznaniowy, ale ja to rozumiem, no tak, no może tutaj w kościele wasza codzienność to może być kościół i związek wyznaniowy, a czemu nie? I tylko i wyłącznie życie duchowe. Właśnie dlatego, że najwyższą wartością może się okazać to, że Hmm, że na odwrót, może właśnie zaniedbujecie te kwestie finansowe. Jakaś część ryb taka może być, właściwie tu widzę taką ekstremalną. Jedni pójdą w kierunku pieniędzy, a drudzy w kierunku rzeczywiście takiego totalnego tutaj życia duchowego. Ale to starsze osobniki, tu mamy takie 70 plus, nie? Około. Takie surowe tradycyjne wartości. Jest to uczciwość w biznesie, jest przejrzystość, jest poparcie osób wpływowych. Mamy tu dobrych księgowych. Jak ta codzienność wygląda tak naprawdę? Jest taka korzystna współpraca twoja z jakimiś starszymi osobami starszymi od ciebie albo z taką energią autorytetu z tym jesteś tutaj blisko blisko. Jest jedność wypracowywana. Także wiesz, tu może być i szkolnictwo, i religia, i biznes, i szkoła wyższa a równie dobrze może być ksiądz duchowny i kościół nie? Może być, oczywiście. Czyli mogą być sale wykładowe jak i jakie kościoły, jak i twoja energia po prostu tworzenia takiej jedności z ludźmi wokół jednej idei. Wokół jednej ważnej idei. I tu jest wszystko zgodnie z zasadami. Więc bardzo dobrze. Jakaś część może być tu też ryb zaangażowana bardzo mocno w sprawy swojego małżeństwa. Ale tu jakaś walka o pieniądze się toczy, nie. Między małżonkami też. Dom siódmy, rybki, rok 2023, czyli właśnie Twoje małżeństwo, jeśli jesteś, sprawy partnerskie, czyli relacje szeroko rozumianego partnerstwa, również biznesowego. Rybki tu w domu siódmym mają nową bramę, nową przestrzeń. To bardzo dobrze, dlatego że ta energia mówi o takiej dużej ilości światła w takie te wszystkie kwestie partnerskie. Masz wsparcie ze strony jakiegoś przyjaciela, on mi się tu już w kapłanie też pokazał, jako jedność z ludźmi, nie? Dokładnie. W domu bliźniąt masz ten świat, tu masz tą trójeczkę. Znowu pokazany jest taki dystans i podróża. to na plus i taka energia, po prostu realizowania wszystkiego tego, co jest najważniejsze. Pamiętajmy, że nie ma tej czwartej buławy do pełni szczęścia, natomiast już tutaj sporo nowego przychodzi. Widzę jakieś sukcesy w przedsięwzięciach, które sobie na ten rok zaplanujecie. I tu potrzeba ludzi, tworzenia jedności z tymi ludźmi, i to się udaje. I właśnie poprzez tę jedność, Wy niejedne drzwi tutaj otworzycie. Trójka była, generalnie mówi o takich energiach też czasami, że poza małżeństwem ktoś kogoś może sobie tutaj szukać, tak wiecie, otwiera to okno i tak poszukuje. Tu akurat pokazane są portale społecznościowe, internety bądź zagranica, może i szuka. No, może i szuka, ale i tak tu chlebem codziennym może być dalej to małżeństwo, także ja nie widzę, żeby małżeństwo było zagrożone. Chyba, że w tych przypadkach, kiedy już jest po sprawie i generalnie kłócicie się o kasę. Ale to i tak jest dobra aura. Ta trójka była, mówi o, w, o w takich nowych rzeczach. Wiecie, że tu jest dużo przestrzeni, żeby pomyślnie wszystko wynegocjować, to co się chce. Też tę wiedzę, którą zdobycie na, zdobywacie na uniwersytetach, wy praktycznie tutaj w tych swoich działaniach realizujecie. Jesteście twórczy, jesteście kreatywni, to widać. Współdziałacie z ludźmi bardzo aktywnie, pomyślnie kończycie różne sprawy, macie taką aktywność y, społeczną. Owocne podróże w interesach mogą być. Nawiązywanie nowych kontaktów zawodowych jak najbardziej może być. Także dobrze, dobrze. Na partnerstwo tu się pokazuje ok. Na romanse to już dużo gorzej, bo tu właśnie są te trójkąty, a tu nie tyle romans, bardziej wiecie, jak to widzę, jakbyście tu mieli kogoś poznać. To po pierwsze, to jest taki średni wiek, tak trochę później, później. I druga rzecz, to nie jest takie typowo romansowe, to jest wspólne spędzanie czasu, wokół, skupianie się wokół jednej idei, a choćby to miał być i kościół, nie wiem, to może być coś innego, oczywiście. Wspólna idea, coś, co was będzie wspólnie pasjonowało. Równie dobrze można wspólnie z nowo poznanym człowiekiem pracować też. Tworzyć coś fajnego, bo to jest też ta artystyczne jakieś takie konteksty rzemieślnicze. Dwójka tych garncarzy może się spotkać i stworzyć, i będą razem lepić garnki. Dom ósmy. Obszar pod transformację, seksualność, podatki, zasoby łączone również z partnerem, fuzję, śmierć to, co umrzeć musi, by się odnowić. Transformacja. W domu skorpiona macie tutaj naukę w połowie przerwaną, do której warto wrócić. Ryby wracajcie do szkoły macie powiedziane. Dokończyć jakąś naukę. A jeśli nie, no tutaj w przypadku długów czy kłopotów z pieniędzmi. No to wyraźnie widać, że ten teren y, zarabiania pieniędzy musi być uzdrowiony. Przestajemy być uczniem, żeby zostać królem denarów, nie? To się może udać. No, tylko właśnie będzie transformowany obszar y, y, zarabiania pieniędzy bądź dzieci. No bo to jest coś związane z dziećmi, bądź z pieniędzmi. I to się będzie transformowało. W sumie można dwie pieczenie na jednym ogniu też upiec. I dzieci, i. I kwestia zarabiania pieniędzy. Też tu być może. Paść w odwrocie, po prostu on tutaj mówi, że. No to taki nieuk on ma trudności z koncentracją, jemu się nie chce, bo się kiedyś nie uczył, nie nauczył do końca, przerwał w połowie jakieś zadanie. Wszystko jedno. A czy problem z dziećmi w ogóle był tutaj znowu te znaki ziemi jakoś tak mocno, mocno wybrzmiewają. Ale to wiecie co? Ja to czuję inaczej, że tu po prostu. Transformować się będzie przede wszystkim taka wasza energia y, zarabiania, spłacania długów i y, rozpoczynania czegoś, ale w taki sposób, żeby to już nie było takie chaotyczne jak było kiedyś. Bo kiedyś to mogło wyglądać tak, że ile byście się nie, nie napracowali, to będzie mały zysk w porównaniu do, do, tych, do tych nakładów, nie? Więc stosunek do pieniędzy będzie testowany. I do waszych dzieci być może też. Będzie tutaj ta energia mocno przetestowana. Yy, widać też, że tutaj przy tych. Yy, ktoś tu będzie korzystał z pomocy pielęgniarki, ale to chyba wasza matka. A druga rzecz, to już jest pokazana taka energia yy, transformowania, wiecie czego. Jakby. Yy, Jakiegoś przedsięwzięcia zawodowego albo yy, uregulowania kontaktów, może to dotyczyć małżonków po rozwodzie. Tak, małżonków po rozwodzie. I tu jest kwestia alimentów, pieniędzy i wyregulowania spraw związanych nie tyle z podziałem majątku, co z dziećmi, z alimentami, takimi rzeczami. Też być może. Mhm. Na pewno tych pieniędzy trochę trzeba będzie zaoszczędzić, nawet jak macie, yy, nie macie problemu z pieniędzmi, to i tak tutaj jest powiedziane, no wiesz, idą ciężkie czasy, więc tu yy, rozrzutność nie jest czymś tu mile widzianym, to z całą pewnością. Dobra, patrzmy dalej, dom dziewiąty, dom strzelca, który powiada o dalekich podróżach, o. Chociaż ja widzę, że tu jesteście w podróży w tym roku, ale nie tylko, właśnie o powrocie, często na te uniwersytety, nauka wyższa, yy, sprawa, prawo sprawiedliwość, sprawy sądowe, wyroki, yy, duchowość, tu się akurat dobrze pokazała. Również tutaj mamy nawiązanie do tych tematów w Domu Dziewiątym. I w domu dziewiątym zobaczcie, y, następny o, król o, denarów, ale odwrócony. Dlaczego? To, co się Wam uda w tym roku, to król denarów, natomiast tu w sprawach sądowych możecie mieć odwróconego króla denarów. Dlaczego? Tu kobieta, tu jacyś małżonkowie, odwrócona królowa i odwrócony król, mogą walczyć o pieniądze. Są te sprawy sądowe, nie? Gdzie może się wydawać, że już nie ma ruchu, nie można nic zrobić. Bo ten były małżonek na przykład tutaj yy, tyranizuje, a tymczasem wy tu wygracie, bo macie króla denarów w pozycji prostej w sprawach udanych. Także to chyba dobra wiadomość dla tych, które się biją o pieniądze z byłym mężem. Odwrócona królowa z odwróconym królem i jeszcze dzieci, paść denarów. Cała rodzinka w denarach tu się pokazuje. Matka, ojciec. Ale to jakby ojca też nie było. Ojciec jest nieobecny, nie? Nie ma ojca. Nie ma. Co tu nam z tego wynika? Że czerpiemy naukę tak naprawdę nie tyle z uniwersytetów, co z jakiejś przeszłości. Z jakiejś przeszłości. Jeszcze jedna rzecz tutaj jest pokazana. Odwrócony król Denarów, on tak nieco tutaj uczula na pewne kwestie. Bo, bo cały czas tu transformuje się ten obszar pieniędzy, obszar macierzyństwa, ojcostwa, dzieci, nie. Dom dziewiąty to są te, te, te sprawy sądowe, czyli widać, że tu bardziej. Tu mężczyźni są bardziej po, po przegranej stronie. Chociaż ja bym powiedziała, że tu tak naprawdę nie o to chodzi. Tu nie ma przegranych i wygranych. Tu jest raczej taka sytuacja, gdzie tak naprawdę jakieś tutaj pieniądze wygrywa się wtedy kiedy my mm, cierpliwie na nie czekamy i dość długo. Dokładnie tak. I Jeszcze tutaj co tu może o co jeszcze może w domu dziewiątym chodzić, bo y, mamy tutaj dosyć zastojowo, to jest taka energia braku ruchu ale starszych osobników, unieruchomionych. Tu są jakieś starsze osoby, tu akurat są pokazani mężczyźni. Jest jakiś niedowład, mamy jakiś bezruch i tu się wtedy w tę długą podróż nie można udać. Oczywiście to nie będzie dotyczyło wszystkich ryb, bo ja tu widzę takie energie też emeryckie, nie? Takie przyciężkale To tutaj raczej podróży na dalekie dystanse nie ma. W tym młodsze roczniki to tutaj mogą mieć te podróże w świecie na przykład. Tu mamy jeszcze takie odniesienie do, być może, yy, taka energia rozpadu jakaś, jakaś taka. Inaczej, yy, jeżeli tutaj mamy, bo tu ktoś jest taki wulgarny, wyrachowany, nie ma motywacji, takie po prostu ograniczone horyzonty, nie? Może być też, no to, to ja myślę, że to jakiś partner były, bo jest ta królowa odwrócona, tu jest dziecko odwrócone, król denarów w odwrocie. Tak jakby to jakaś była bitwa o kasę. I teraz jest powiedziane, że właśnie jakaś stagnacja finansowa, bo tu widzę jeszcze taką odsłonę, że tam, gdzie macie sprawy jakieś rozwodowe, dzielenie majątku, takie rzeczy, to najprawdopodobniej tutaj wygracie jakiś pieniądz, ale ciężko będzie i długo. Wyzwanie o tym mówi, i trzeba będzie po prostu tutaj i tak ponieść jakąś stratę, żeby coś wygrać. I często tu mamy takie właśnie dwie energie, nie? Strata po to, żeby coś wygrać, czyli z czegoś jednego zrezygnujesz, żeby zyskać coś innego. No, będzie to zamartwianie się o pieniądze u, u jakiejś części. W związku z tym, że to jest dom spraw sądowych, to ja właśnie to widzę przede wszystkim w takim kontekście, nie? No. Jakaś część tu może być też znudzona swoją pracą, i wtedy tu masz powiedziane, że po prostu będziesz tutaj próbować szukać sobie jakiegoś być może nowego zajęcia. No, a, a, a akurat ta energia yy, nauki to wygląda dobrze, tylko tu trzeba pokonać jakąś taką jakąś stagnacyjność. To jest taka przestroga, bo ta energia generuje co pewną taką stagnację. Ja nie czuję, żeby tak miało być, tylko, że tak może być, jeżeli wy się tak zasiedzicie, nie, nie będzie wam się chciało, bo powiedzmy jest szansa na yy, właśnie nowe podejście do zarabiania pieniędzy. Do uregulowania też jakichś aspektów spraw prawnych, ale tu się trzeba będzie doba, dogadać. I to dogadanie mówi, muszę ponieść jakąś stratę, żeby, żeby coś zyskać, coś za coś. Dom dziesiąty, który pokazuje nam, to jest dom koziorożca. I ten dom związany jest z. Ścieżką kariery zawodowej, po prostu ewentualnie z restrykcjami i ograniczeniami. No i tutaj mamy restrykcje i ograniczenia w postaci odwróconego króla, króla kielichów. To bardzo różnie może być. Widzę, że tutaj największy problem na tej ścieżce kariery zawodowej mniej kobiety, bardziej mężczyźni mogą mieć, gdzie po prostu może być tutaj y, przeszkadzać w tym rozwoju kariery y, pijaństwo po prostu w miejscu pracy Król Kielichów w odwrocie może popijać y, mało tego tu może być jeszcze coś innego Król Kielichów Król Denarów w odwrocie tutaj odwrócona tu w ogóle jest ta, taka energia przy tej ścieżce kariery że jest za dużo tych ludzi którzy chcieliby każdy ma inne pomysły o to chodzi a tu trzeba będzie się dogadać myślę że to się uda ta ścieżka kariery mówi, że to wszystko zależy od jakiejś takiej dojrzałości emocjonalnej. Jest tu jakieś pokazane niepowodzenie artystyczne, akurat tego mężczyzny konkretnie, nie? Że coś tu się może po drodze nie udać. Ścieżka kariery, głowa pełna pomysłów, z realizacją no to po prostu jest powiedziane, trzeba będzie czekać, bo to małymi etapami się odbywa, a może na tej ścieżce kariery po prostu stoi wam ten odwrócony król kielichów, że on jest takim zawalidrogą, nie? jakiś znak wody, tak samo jak wy, z tego samego trygonu może być. Albo w ogóle on tutaj y, przeszkadza y, życie osobiste, uczuciowe, może być taką przeszkadzajką. Że na tej ścieżce kariery zawodowej dużą przeszkodą jest co, bo to jest jednak pewna restrykcja, jest i tu pewna taka bariera. Pokazana w, w, w tym człowieku, konkretnie. Jakiś partner, tak? Emocjonalnie tutaj może przeszkadzać bardzo, bo on jest taki niestabilny. On popija, on czasami, no nie wiem, jak on się ma do waszej pracy, do waszej ścieżki kariery. Gdzieś, gdzieś tu przeszkadza, bo dom dziesiąty dom mówi też po prostu o, o pewnych ograniczeniach. No więc tego typu ograniczenie tutaj jest narzucone, czyli no to wygląda tak, że jakieś tutaj pieniądze są do zyskania. Ta współpraca tu się układa, jest ta jedność z ludźmi, wszystko fajnie. Natomiast no ten król tutaj mówi o takiej defensywie, takim nastawieniu defensywnym. Trochę to wygląda tak, jak wybyście się bronili przed sukcesem. I albo ktoś bardziej z zewnątrz, nie był chętny, do, nie chciał tak sięgać po takie kreatywne rozwiązania, tak jak Wy chcecie. Bo wy chcecie, wy jesteście w rycerzu kielichów, a na drodze wam stoi odwrócony rycerz kielichów. Czyli może być po prostu tak, że wy bardzo chcecie do przodu, a ktoś, wasz szef na przykład, bo tu stoi ktoś wyżej nie, tu jest rycerz, a tutaj jest król. Ktoś wam tu przeszkadza, bo nie jest taki kreatywny, jak wy. Gdzieś tak um, on nieracjonalnie myśli. On decyzji racjonalnych nie podejmuje. Taki jest rozleniwiony, taki kapryśny, albo popada w długi, nie? Coś takiego tu widać. Um, no więc ta osoba po prostu tutaj przeszkadza. I sądzę, że to jest ktoś, że to nie jest wasza energia, bo wy jesteście w rycerzu. Więc ktoś tutaj przeszkadza. Manipuluje, próbuje jakoś tę ścieżkę kariery, waszą ścieżkę kariery kontrolować, manipulować nią. Ewentualnie, no tu widzę konkretnego człowieka w odwrocie, to jest pewna restrykcja. Natomiast, gdyby nie to, to czasami jest tak, że no ta kreatywność tutaj może ucierpieć, nie? Nie to, że całkiem nie ma tej, tej, tej kariery, tego rozwoju. Bo tu jest poszukiwanie nowych rozwiązań, ale wtedy byłaby ta rutyna. Mniej kreatywnie, niż byście chcieli. I tak to trochę widzę, że przez tą przeszkadzajkę jest tak mniej kreatywnie, niż byście sobie tego życzyli. No, są te opóźnienia, są. Na całej linii najwyraźniej. Jedenasty dom, dom przyjaciół, dom wodnika, który mówi o przyjaciołach, jak również o poczuciu wolności. Takiej energii zgromadzenia, stowarzyszeń, wspólnot i przynależności. I tutaj ryby w roku 2023 będą takie rozdarte między interesem swoim i interesem cudzym. I tak tutaj powinno się gdzieś tę równowagę złapać coś ujednolicić, bo tutaj na współpracę w tych relacjach też macie energię na plus. Tylko, że łatwo nie będzie bo tak tutaj widać taką energię pewnego przesiewu i filtrowania. I to wiele znaków w tym roku ma taki filtr nałożony na tych przyjaciół dotychczasowych i być może tych, którzy przyjdą, nie? Czy tu mamy poczucie wolności? No ja bym powiedziała, że nie za bardzo, bo dwójka denarów w odwrocie pozostawia wiele do życzenia. To jest taka energia, która yy, mówi o tym, że my Jesteśmy obarczeni jakimiś obowiązkami, za dużo mamy na głowie, i zwyczajnie trudno nam znaleźć równowagę. Różnie finansową, albo między pracą i zabawą, i czujemy, że y, też te przyjaźnie są niestabilne, że one są takie, wiecie, wiszą na włosku, nie? Ale czy to chodzi tylko o przyjaźń? Ja myślę, że nie, że cały kształt pokazuje, że pod transformację jest kwestia pieniędzy. Macie strasznie dużo denarów w czytaniu. Przytłoczenie obowiązkami, niestabilna sytuacja finansowa. Yy, trzeba będzie tutaj. Mm, owszem, to się tu udaje, niemniej jednak widać, że ten strach o pieniądze i strach o własne zdrowie nie? to są takie dwie dwa tematy, które tutaj dominują. Yy, wzloty i upadki na polu przyjaźni. Tu są wzloty i upadki. Niejedna przyjaźń może się rozwalić z powodu pieniędzy. Może. Może być taka akcja pod tytułem: że dopóki, jesteśmy, dopóki jesteśmy przyjaciółmi, yy, dopóty w grę nie wchodzi po, podział posiadanych środków. Tu też widać bitwę o pieniądze. Za dużo takiego zamartwiania się o dwie rzeczy, o pieniądze i o zdrowie, nie? myślę, że. Są tu takie po prostu wzloty i upadki w tych przyjaźniach, ale to nie znaczy, że one się kończą. One są nadal utrzymane. Nawet jak jest trudno, nadal są utrzymane. Także niby ten filtr będzie nakładany, ale żeby tu doszło do jakiegoś takiego yy, rozejścia się tych, tych przyjaciół, to tego nie widzę. Może wokół wspólnej idei uda, na, uda Wam się zgromadzić, choć to nie będzie wcale takie łatwe, ani może Wam nie, nie do końca też potrzebne, bo jednak tutaj, no mówię, ta kwestia zdrowia i pieniędzy, nie? To jest takie numer jeden. A dla niektórych to w ogóle są ryby poza tym wszystkim, praktycznie poza całym tym czytaniem, bo interesuje je tylko i wyłącznie rozwój duchowy. I naprawdę. Wtedy tu nie ma żadnej innej aktywności, ale to chyba jakieś starsze osoby, które już nie pracują w ogóle, nie są na jakichś emeryturach. Dobrze, dom 12, który nam podsumuje to całe czytanie i jednocześnie pokaże, jaką część karmy odpracujecie, jak to się Wam uda. Będziemy mieć podsumowanie całego roku, ewentualnie jakieś sprawy ukryte, też kwestie szpitali, miejsc odosobnienia. Zamknięcia i mistyczne ryby są oczywiście w tym domu. 12: czyli mamy też kwestię mistycyzmu. No, tak jak mówię, znowu dwie grupy. Jedne po prostu bardzo tutaj mistycznie, w tym, w tym, w tym, w tym roku się zagłębią w ten, w ten rozwój duchowo-moralny. Będą bronić jak ognia tych wartości moralnych. A jeszcze inna grupa, no to mamy taką kartę zbliżoną do eta, eta, no. O Boże, kocham się. Język plącze. Jesteście ostatnim znakiem, który robię. Do ateizmu zbliżona, która mówi. Bo teraz to ja w ogóle mam w głowie inne rzeczy. Ja muszę obronić teren. Walczę, walczę, bronię się. Odgradzam, tak? I mimo tych trudności zewnętrznych, mimo różnych konfliktów trzeba czekać. Tu jest siódemka, tu jest siódemka. Dużo czekania na sukces, ale mimo tych trudności sobie radzę, bo mam plan, więc będziecie po prostu realizować te swoje cele, które sobie wyznaczyliście na rok 2023, mimo właśnie zewnętrznych trudności, mimo konfliktów. Po prostu będziecie robić swoje, bo wciąż ta szansa na wygraną jest, i, wygraną jest i jest to szansa bardzo duża. Także zdecydowanie jest to dobra energia, bo tu jesteśmy bardzo tacy zdeterminowani. Jesteście tu w energii walki o swoje zasady, o swój teren, swoją posiadłość, to co macie, to co już zdobyliście i wypracowaliście. A zatem w podsumowaniu roku, z taką energią też z roku wychodzicie, w podsumowaniu roku, macie po prostu energię, która mówi o obronie koniecznej, tego co obronić musimy. I odwagi tutaj nie zabraknie, by wytrwać w tej walce. W imię no czego? Własnych interesów, własnych przekonań, własnych zasad. Jest tu powiedziane, takie jest przesłanie: nigdy się nie poddawaj. Nigdy się nie poddawaj. Nie poddacie się. Nawet będziecie mieć wrażenie, że jak sobie odpuścicie, Zachowując pewne takie pozytywne nastawienie. To i tak te trudności po prostu pokonacie, nie. Generalnie to jest coś takiego. Ukresu jakiejś wytrzymałości tutaj. Zwłaszcza w obrębie spraw domowo rodzinnych, tak myślę. Wy tutaj yy, nie odpuszczacie, nie? Nie odpuszczacie, walczycie dalej. Nie poddajecie się, nie poddajecie się. Oczywiście rada jest taka, żeby unikać kłótni o pieniądze i kwestie materialne, ale jeżeli trzeba będzie tutaj za, zawalczyć jednak na przykład dla dobra własnych dzieci, no to trzeba się tu będzie bronić. Nie wolno się dać zbić stropu. Nie pozwolić, żeby ci ktoś inny przeszkodził. A tu może też przeszkadzać na, w ścieżce kariery zawodowej. Bo widać ten odwrócony król kielichów, nie? Ktoś albo alkohol też może przeszkadzać. U mężczyzn tu bardziej widać taką energię. Mhm. No dobrze. Walka najbardziej o kwestie materialne. Dlaczego? Już wam tłumaczę. Pieniądze, pieniądze. Pieniądze, pieniądze, pieniądze. I znowu wszelkie rządze, czyli pieniądze. I to by było na tyle, czyli co mamy. Czekaj, bo nagroda przychodzi tylko dla wytrwałych. Potrzebne jest zaangażowanie, nie popełniać takiej głupoty, żeby jakieś długi tu zaciągać. Wystrzegać się tej osoby, jak jakiś były ktoś, eks, albo braku ruchu, i tu próbować wrócić do projektów też dawno, dawno zarzucanych, albo ewentualnie mieć na względzie też dobro własnych dzieci. nie? W kontekście tutaj tych informacji, które przyjdą. Na temat pieniędzy. Początkowo nie muszą być korzystne, ale gdzieś tu jest możliwość yy, załatwienia spraw na poziomie przez Was pożądane. No i słowo końcowe poproszę: rok 2023 ryby. Kierunkowskaz na ten rok. Zdrowie. Nic ważniejszego. Nie ma szlachetne zdrowie nie. Jest najwyższą wartością. Ten tylko się o tym dowie, kto je stracił. Znowu mamy energię zdrowia i pieniędzy. To jest jakby. Idzie ręka w rękę te dwie energie. I tak naprawdę nie ma jednego bez drugiego. Bo tak. Jak nie masz zdrowia, to i pracy nie masz. A jak nie masz pieniędzy. To lepiej nie choruj, nie? No, stara, to prawda. Energia runy, urós w pozycji prostej. To wasz taki kierunkowskaz, ale też energia, która mówi ten instynkt zachowania życia będzie najsilniejszy w tym roku, i to ma was właśnie prowadzić do przodu. Czyli co? Być jak ten wół taki, uparty, jak większość tych znaków ziemskich i ten kapłan, byk. Bądź uparty, uparta, i dbaj o witalność, o wyzdrowienie, o to, żeby Twoja energia była na wysokim poziomie. W tym ci może pomóc kapłan, czyli energia fachowca, bądź faktycznie tych spraw takich duchowych. I pomimo konfliktów, tu masz ten związek silny z Ziemią w tym roku. o ozdrowienia, wzmocnienia sił obronnych. To jest Twój kierunek i jednocześnie zapewnienie. Że będzie okej. Okay. czebu, Podkowa. Symbol szczęścia. Noś sobie tę runę przy sobie. Na szczęście właśnie. Żeby ci ta runa dała odwagę. Żeby cię chroniła. Utrzymała dobry stan zdrowia. W ogóle, żeby ci dodawała energii witalnej. I takiej wytrwałości w dążeniu do celu. To ma być taki amulet szczęścia. Bardzo jest tu ziemsko. Mamy lekarzy, mamy psychoterapeutów, mamy uzdrawianie, no i mamy kwestię tych pieniążków, tak? Pieniążków. Ale i tak bym powiedziała, że pieniążki to wiecie co? Dobre są, dobra być mieć pieniążki, ale gdzieś tu i to jest i tak kwestia wtórna. Najważniejsze jest tu jednak to tworzenie takiej, taka twórcza praca z pasją i zdrowie, czyli pierwsze miejsce zdrowie, a drugie pasja, pasja, pasja i jeszcze raz pasja. Co ciekawe wciąż mi się emerytury i renty pokazują, nie wiem jak to się ma do ludzi młodych, no bo starsi to tam już no wiadomo, nie? Ale do ludzi młodych, no może to, że taka czasami emerycka energia pojawia się dla młodych ludzi po to, żeby się zdrowiem swoim zajęli żeby przywrócić równowagę po prostu nie. Znowu jest powiedziane uzdrawiaj też sytuację finansową I to bardzo jakoś tak idzie w parze ta właśnie kwestia zdrowia fizycznego z kwestią jaką no, zarabiania pieniędzy. Fajnie byłoby tu być na łonie natury, gdzieś czerpać z tej przyrody. Mamy pracę taką fizyczną w ogrodzie, robienie takich rzeczy z ziemią, blisko ziemi, żeby tak się zrelaksować, po prostu też, nie? No, nie odwlekajcie jakiejś nauki bądź egzaminów, bo macie dobrą energię na egzaminy, ale tylko dla pracowitych. Może być coś też takiego eksperymentalnego w tej nauce. Natomiast jeżeli będziecie tutaj po prostu coś odwlekać, to wtedy gorzej. Jakieś dziecko tam się pokazało też w urlopie dziekańskim. Może to być rok, w którym jakaś ryba weźmie urlop dziekański. Okej, okay, jeżeli ze względów zdrowotnych, to bierz. Bo zdrowie najważniejsze. Wszystkiego dobrego, rybki. Życzę Wam szczęśliwego nowego roku 2023, żeby ta równowaga powróciła wszędzie tam, gdzie jej nie ma. Tak ujmę temat, bo będziecie w różnych sytuacjach utraty tej równowagi. Ale ten król tu rządzi. Pamiętajcie, to się uda. Wszystkiego dobrego! Pa!